Szanowni Państwo, drodzy goście z zaprzyjaźnionego powiatu Bergstrasse. Spotkaliśmy się dzisiaj w tym symbolicznym miejscu, jakim jest siedziba Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, aby celebrować 15-lecie wzajemnej współpracy między powiatem Bergstrasse i powiatem Świdnickim. Wzajemne zrozumienie, przełamywanie barier i stereotypów, poznawanie innych kultur i obyczajów to z pewnością największa wartość tej 15-letniej współpracy. Liczbę uczniów, sportowców czy członków zespołów folklorystycznych objętych wymianą śmiało możemy już liczyć w tysiącach. Według mnie to najlepiej wydane pieniądze z budżetów naszych powiatów oraz budżetów innych instytucji i organizacji. Dzisiejsze obchody 15-lecia współpracy między samorządami to doskonała okazja do podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość oraz próby nakreślenia ram na kolejne lata naszej współpracy. Sądzę, że niezmiennym powinien pozostać fundament naszych działań skierowany do młodzieży, bo to właśnie w ich rękach jest przyszłość. Chciałbym auch ein Licht anzünden und das ist das Licht der Freundschaft, das uns das hier an uns erinnern soll. Ale Pan może zapalić lampkę, która nie symbolizuje lampkę światło naszej przyjaźni i rozjaśnia dni pogody, niepogody. Und eigentlich bräuchte man 15 solche Lichter, weil ja der 15. Geburtstag ist. I w zasadzie chcieliśmy 15 takich światełek przywieźć. Aber stattdessen habe ich Ihnen 1500 ml Sekt gebracht. Ale zamiast tych 15 lampek przywiozłem Państwu 1500 ml szampańskiego wina z Bergstrasse. To łatwo warto powiedzieć. Otóż w tym pudełku jest przepiękny egipski bojownik, który jest jednym z symbolów naszego powiatu i takim samym bojownikiem przed zdobyciem mistrza świata został wyróżniony Sebastian Vettel. 3 miesiące później został mistrzem świata. Także panie starosto, to nie jest na mistrzostwo Europy Niemiec, ale dla pana do walki. Dziękuję.